Is Design Days, czwarta edycja, wyjątkowe wydarzenie z silnymi partnerami. Wydarzenie docierające do bardzo szerokiej publiczności. W różnym wieku, na różnym etapie, powiedzmy, zainteresowania designem, ale nie tylko designem, również architekturą, sztuką, technologią, nauką. I nie zapominajmy też o elemencie biznesu, który w tym wszystkim ma swój istotny udział. Ja widzę trzy takie główne zadania Is Design Days. Prezentowanie najnowszych osiągnięć, zwłaszcza tych powstających na styku właśnie nauki, sztuki, biznesu, nowych technologii. Prezentowanie potencjału. Drugie zadanie to przede wszystkim edukowanie i inspirowanie. I trzecie, kojarzenie partnerów do kolejnych dobrych pomysłów rozwijających design. Is Design Days daje nam jako studentom architektury dużą możliwość inspiracji, rozmowy z profesjonalnymi architektami. Możemy tutaj zaobserwować wiele ciekawych i nowych rzeczy. Na pewno to jest duża też szansa dla naszego wydziału jako reklama na tle różnych innych uczelni. No i bardzo się cieszymy, że jest to organizowane tutaj u nas na miejscu. My jako samorząd studentów pomagaliśmy tutaj wszystko organizować, ustawiać wystawy. Możemy się rozwijać też architektonicznie, podziwiać te wystawy, oglądać te prestiżowe meble. No i też uczyć się organizacji takich wielkich imprez. Czwarta edycja Is Design Days odbywa się pod hasłem Spotkajmy się przy stole. Hasło to wynika z czasów, w jakich żyjemy, więc chcemy celebrować poprzez sztukę, poprzez design możliwość spotykania się i ukazać design, architekturę, sztukę jako media, dzięki którym spotkania ludzi mogą być bliższe, bardziej wartościowe.